No i to jest ta Dżedda. Cały czas ruch. Więc to cały czas ten hałas taki od 5 rano. Znaczy może nawet wcześniej. Ale te brudne szyby, to taki balkon jakiś tam byle jaki, ale w końcu dostałem ten pokój skromniejszy może i z jednym pokojem, bo to po co mi dwa pokoje? O, zamykamy ten. No już zamknięte. O, to jest ten pokój, komputer działa. Tutaj to jest to okno, tam okno jest jeszcze. I to jest ten przedpokój, to są drzwi wejściowe. Takie. Tutaj łazienka z pralką. Wszystko jest z pralką, tam wszędzie pralki. A i mam jeszcze takie palcowe te, nie wiem jak to się nazywa. Także do użytku. Tu chodzi cały czas wentylacja. Tu oczywiście wyjście, ale to 5 piętro. To na 5 piętro to takie. O, tak to wygląda. Wtedy było na 3. I ten. No i tu mamy kuchnię, kuchenkę taką małą. Małą, słabą. Dopiero włączyłem tą lodówkę. Czajnik i tyle. A, butla gazowa, bo to na butlę gazową wszystko. Tutaj, no i takie skromne, ten nawet szklanek chyba nie ma, ale... O. Jest czajnik elektryczny. I zobaczymy. Tu jest ten pokój. O, tu telewizor działa, tylko jeden program odbiera. No i to sypialnia. To jest sypialnia. Walizka leży na tym. Ładowarka. I tu znowu okna. Tak ja odsłoniłem trochę, bo to za ciemno w tym pokoju. No i tak, abyśmy dotrwali ten tydzień. O. Także stroje domowe, przepraszam za to, ale jakoś tam to będzie, chciałem tylko tak pokazać. To co, do zobaczenia. Tu jest to okno jeszcze tutaj. Można by je odsłonić. No, to też takie brudne, to dlatego nie odsłoniłem. No tu telefon, mam nadzieję, że już telefon ten działa, bo tamten pokoju nie działało, ale to i tak nie potrzebuję tego telefonu. Tu instrukcja użytkowania, nie wiem czego pokoju, o, wytanie i tak dalej. I instrukcja. To co? No to trzymajcie się, kochani. Na razie, do zobaczenia w Polsce.